Do tej pory, w trakcie ćwiczeń, mieliśmy podany wzór cząsteczki i na jego podstawie ustalaliśmy nazwę danego węglowodoru nasyconego. W tym nagraniu, na podstawie podanych nazw cząsteczek, będziemy starali się tworzyć ich wzory szkieletowe. Nazwa pierwszej cząsteczki brzmi: 1 cyklopentylo 6 etylo 26 diizopropylo cyklohexdekan przy rysowaniu wzorów na podstawie nazwy warto zacząć od analizowania samego końca nazwy danej cząsteczki. Tu zawarta jest informacja na temat łańcucha głównego, rdzenia naszego związku, na którym osadzone są wszystkie podstawniki. Rdzeniem tej cząsteczki jest cyklohexdekan. Przedrostek cyklo podpowiada, że jest to związek cykliczny, a końcówka an, że w tym związku mamy jedynie wiązania pojedyncze. Rdzeń związku to cykloalkan. Ta część informuje, że cykloalkan składa się aż z 16 atomów węgla. Możemy narysować pierścień główny. Teraz możemy dowolnie ponumerować zawarte w nim atomy węgla i do kolejnych atomów dopisać odpowiednie grupy funkcyjne, jakie mamy zawarte w nazwie. Analizując od początku nazwy cząsteczki dopisujemy wzory szkieletowe poszczególnych grup bocznych. Przy pierwszym atomie węgla znajduje się grupa cyklopentylowa. Jest to grupa pochodząca od cykloalkanu o pięciu atomach węgla w cząsteczce. Następnie przy szóstym atomie węgla pierścienia głównego znajduje się grupa etylowa. Pochodzi ona od etanu. Ma dwa atomy węgla w swojej strukturze. Do drugiego i szóstego atomu węgla w rdzeniu przyłączone są dwie grupy rozgałęzione. Nazwa zwyczajowa tych grup to grupy izopropylowe. Jeśli tą nazwę zmienimy na nazwę systematyczną, będzie nam łatwiej poprawnie zapisać wzór szkieletowy grupy. Grupa izopropylowa to grupa 1-metyloetylowa. Jest to grupa rozgałęziona, gdzie jej główny łańcuch składa się z dwóch atomów węgla. I do pierwszego z tych dwóch atomów, pierwszego, czyli atomu węgla bezpośrednio związanego z rdzeniem całej cząsteczki Przyłączona jest grupa metylowa. Narysowaliśmy pierwszą cząsteczkę. Przejdźmy do drugiego przykładu. 3, 6, 9, 9, tetrametylodekan. Ponownie analizę zacznijmy od końca nazwy. Rdzeniem w związku jest dekan, alkan o 10 atomach węgla w cząsteczce. Teraz kolejna grupy boczne. Mamy tutaj nazwę tetrametylo. Przedrostek tetra podpowiada nam, że mamy cztery takie same grupy boczne. Dokładniej są to cztery grupy metylowe. Grupy te znajdują się kolejno przy trzecim szóstym atomie węgla, a pozostałe dwie grupy metylowe znajdują się przy tym samym dziewiątym atomie węgla. Widzisz, to wcale nie jest takie trudne. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Spróbuj zatrzymać nagranie i narysuj samodzielnie wzór szkieletowy. A następnie sprawdź razem ze mną, czy Twoja struktura jest poprawna. 1,3 bis 1,1 dimetyloetylo cyklopentan. Rdzeń w związku to cyklopentan. Cykloalkan o pięciu atomach węgla w cząsteczce. Możemy te atomy ponumerować kolejno w dowolny sposób. I następnie zaznaczamy, że grupy boczne, grupy alkilowe, znajdują się przy pierwszym i trzecim atomie węgla. Następnie widzimy, że mamy przedrostek bis. W takim razie, nawet nie czytając dalszej nazwy, wiemy już na pewno, że będziemy mieć dwie rozgałęzione grupy funkcyjne. I faktycznie, mamy dalej podaną nazwę systematyczną dla tych grup. Grupa 1,1-dimetyloetylowa. Grupa ta składa się z głównej części, którą jest grupa etylowa. Grupa etylowa. Grupa alkilowa nasycona o dwóch atomach węgla w łańcuchu. Do tej grupy przy pierwszym atomie węgla przyłączone są dwie grupy metylowe. Rozwiązaliśmy kolejne zadanie.